Ale spodziewam się, że dzisiaj będzie dużo takich braw, dużo takiego śmiechu, takiego naprawdę energetycznego. Więc to są te brawa na najwyższym poziomie. I na tych brawach przywitajcie pierwszym z występujących dzisiaj przed wami Paweł Reszela! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że tu jesteście, naprawdę. Bardzo mi miło. Ktoś był rok temu, jak nagrywałem tu program? Tu, trzy osoby, super. To reszta się dzisiaj dowie, czemu nie wracają. Nie, ale naprawdę bardzo się cieszę, że szczególnie w tych czasach, gdzie całe życie jest w internecie i wy przyszliście tutaj i zapłaciliście za bilety, z czego żyjemy, także naprawdę dziękujemy wam bardzo, trochę się polepszyło. No, przez pandemię nie było 2 lata występów, teraz występujemy, przychodzicie, trochę jest lepiej, po czym wnioskuję, że jest lepiej, bo udało mi się zamienić fryzjera na salon fryzjerski. Niby nic, a różnica jest taka, że kurwa 4 dychy. To naprawdę, to łysy nie czai żartu, ale... Albo za często do fryzjera chodzi. Tak, ale naprawdę. Słuchajcie, no mam 41 lat w tym roku, włosy się trochę przerzedziły i pani z salonu fryzjerskiego zdradziła mi taki myk, że jest taki spray, że psikasz na włosy, nie? Suszareczką jedziesz i pod wpływem ciepła jest więcej, się wydaje. Oczywiście jako facet musiałem sprawdzić, czy na wszystko działa. I bez sensu tylko sobie pindola poparzyłem. To, bo ja to źle rozegrałem. Ja od razu mówię, ja to źle rozegrałem, bo tu włosy suszarką, jego złapałem prostownicą. I teraz jest taki trochę karbowany. U nas w domu już się nie mówi zrób mi loda, tylko zrób mi gofra. I powiem wam, faktycznie zazwyczaj jest z bitą śmietaną, a 2 razy był z Nutellą. Taki... Dobrze, bardzo się cieszę, naprawdę. Super. Przywiozłem wam trochę ciekawostek ze świata. Przywiozłem wam trochę ciekawostek, bo jest. Powiem wam szczerze, że jest trochę ciekawostek. I zastanówmy się, gdzie zmierza ten świat. Słuchajcie, w 1909 roku brytyjscy naukowcy wyodrębnili jądro atomowe. To jest bardzo przełomowe odkrycie, tak? W 1938 austriacka pani profesor rozszczepiła jądro atomowe. Kolejne przełomowe odkrycie. I dokąd zmierza ten świat? W XXI wieku brazylijscy naukowcy udowodnili, że oddawanie moczu pod prysznicem jest zdrowe i proekologiczne. To i teraz zastanówmy się, o co chodzi, tak? No bo dlaczego jest proekologiczne? Woda z prysznica leci, nie musisz ze spłuczki spłukiwać. To jest jakiś tam plus, tak? A czemu jest zdrowe? Moczy z grzybobójczy lejesz na słupki, nie masz kurwa grzyba. Długo z żoną debatowaliśmy, czy będziemy to w domu praktykowali. Ja nie powiedziałem żonie, że od 2 lat biorę udział w tych badaniach. Ale jest, działa. To, tak, i długo rozmawialiśmy, czy w domu to będziemy robić. W końcu powiedziała, że dobra, Paweł, możesz lać pod tym przycem, lej sobie ile chcesz, ale przestań to robić, kiedy ja się kąpię. To taki... Dobrze. Kolejna ciekawostka. Badania wykazały, że na zgodę najlepszy jest seks. I faktycznie, jak sobie przypomnę ostatnią kłótnię w moim życiu, to gdyby nie seks, do teraz nie gadałbym z sąsiadem. Taka sytuacja. Dobrze. Są tu jacyś obcokrajowcy czy sami Polacy? Nie będę się dopierdzielał, po prostu chciałem powiedzieć, że żyjemy w takich czasach, że mamy otwarte granice, można sobie jeździć gdzie się chce i trochę się Litwinów boję. To, słuchajcie, byłem na jeszcze nie było puenty, ale fajnie, że już najebany. Słuchajcie, byłem na występie w Rynie, kojarzymy Suwałki, tam ten kierunek. Impreza zamknięta, dla jakiejś firmy występowałem, wynajęli mnie jako taką małpkę, żebym ich bawił na występie i już wiedziałem, że coś jest nie tak, jak pani, która mnie zapowiedziała mnie w języku, którego nie znałem. Szybko zbiegł szef tego zamku, czyli chyba król, i do mnie mówi, niech się pan nie przejmuje. Są sami Litwini, ale spokojnie są dwujęzyczni. Zajebiście znali litewski i rosyjski. Świetnie, kurwa, mi się naprawdę świetnie mi się pogadało. Jeszcze w umowie miałem wpisane, że muszę z nimi siedzieć do końca imprezy. Więc siedziałem, widziałem, jak tam sobie pili, nie mam nic przeciwko temu. Tylko, że jak już się nachlali tak do końca, już taki zgon, między sobą zaczęli rozmawiać, kto kogo odwozi na chatę. I to jest chore, tak?
Jeden do mnie mówi, Paweł, ty jedziesz ze mną. Ja mówię, nigdzie z tobą nie jadę, ja mam do hotelu 100 metrów. On do mnie mówi, jesteś jebnięty? Na nogach? Chcesz, żeby cię potrącił jakiś pijany kierowca? Oni to mieli przerobione, tak? Dobrze, właśnie, a propos jakim my jesteśmy narodem, jak my pijemy, była akcja Znicz, tak kojarzymy? Akcja Znicz, policja kontra pijani kierowcy w okolicach Święta Wszystkich Świętych. Bardzo ważna akcja, bardzo popieram. Czytałem artykuł na WP.pl na temat akcji Znicz. Jeszcze raz przypomnę, policja kontra pijani kierowcy. Artykuł bardzo fajny, pierwszy komentarz pod artykułem brzmiał: wszystkich nas kurwa nie wyłapiecie. Także bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Byłem w Rawiczu na występie. Bardzo fajny występ. Super, naprawdę rewelacja. Tylko była na występie jedna bardzo głupia i bardzo pijana nauczycielka z Rawicza. Nie wiem, tu mamy jakąś nauczycielkę? To już widzę, ktoś wjebał swoją koleżankę. Tak. Tak, pani pedagog? Teraz się odezwij. Podnieś rękę, jak w klasie. Co? Do tablicy wywołamy teraz. Nie, ale słuchajcie, dlaczego uważam, że była bardzo pijana? No, bełkotała już, to wiadomo, że kobiety, no, czasem czuć, tak? A dlaczego uważam, że bardzo głupia? I się skupcie, słuchajcie. Wróciłem do domu, jeszcze taki wkurzony napisałem na swoim fanpage'u, sprawdźcie, to jest autentyk. Napisałem na fanpage'u, po występie w Rawiczu mam bardzo fajne pomysły na żarty o pierdolniętej, najebanej nauczycielce z Rawicza. Żeby nie było, że to ona skomentowała mi ten post i napisała, nie byłam najebana. To jest nie do wymyślenia, tak? I jeszcze jak to pijana kobieta, oczywiście nie miała chyba z kim pogadać, więc do mnie wypisywała takie długie wiadomości. Nie czytałem tego, ale ostatni akapit tak rzucił mi się w oczy, bo brzmiał, specjalnie ci przeszkadzałam, bo byłeś nudny w chuj. I powiem wam szczerze, no, liczę się z tym, że nie wszystkim się muszę podobać, ale wymyśliłem, że przez tą głupią nauczycielkę zemszę się kiedyś na jakimś nauczycielu, którego spotkam. I wymyśliłem, słuchajcie, mam 3-letniego syna, więc jeszcze się nie dopierdzielę do przedszkolanki, no bo o co? Ale jak będzie w liceum, ja z tego zrobię relację na żywo, więc śledźcie fanpage. Ale słuchajcie, jaki jest plan, słuchajcie. Będzie wiadomo wywiadówka, najpierw jak to nauczyciel wszystkich naokoło opierdzieli, a potem indywidualnie nazwiskami dojdzie do literki R i będzie, o właśnie, panie Reszczela, no jest mi bardzo przykro to mówić. Naprawdę bardzo mi przykro to mówić tutaj przy innych rodzicach, no ale pana syn u mnie na lekcjach jest bardzo niegrzeczny. Ja wtedy wstanę i powiem, tak proszę pani, on pani specjalnie przeszkadza, bo jesteś nudna w chuj i wyjdę. Tak sobie wymyśliłem. To będzie moja zemsta, tak? Tak już wam mówiłem, mam 3-letniego synka, ale jest prześliczny, naprawdę, no mam prześlicznego synka i wiem, że każdy rodzic mówi o swoim dziecku, że jego dziecko jest najpiękniejsze, tak? Chyba tutaj nie. Nie, ale pani nauczycielko, ale czasem przyjdą do szkoły dzieci pasztety, co? Wiecie, które to są dzieci pasztety? To są te, z którymi się przedszkolanka bawi w chowanego i ich nie szuka. To jest, wiecie, o 8 rano jest, chowamy się o 15, rodzice już przyszli wypierdalać. To są pasztety dzieci, tak? A mój jest naprawdę prześliczny. No, jak wam wytłumaczyć? No, bo on nie jest po mnie. No nie oszukujmy się, mam zdjęcia z dzieciństwa, tak? Ja byłem brzydkim dzieckiem, on synuś jest po mamusi. Ja byłem tak brzydkim dzieckiem, że nasz osiedlowy pedofil mi powiedział, Pawełek, zostańmy przyjaciółmi, tak? Jak ci pedofil coś takiego mówi, to wiesz, że z tobą to się skurwa nie halo. Szczególnie, że ksiądz Andrzej nie był wybredny. To jest dramat. I przez to, że byłem bardzo brzydkim dzieckiem, no naprawdę bardzo nie lubię oglądać swoich zdjęć z dzieciństwa. Ostatnio pojechaliśmy z moją żoną do mojej matki. Moja matka oczywiście karton ze zdjęciami z lat 80. i Anuśka, patrz jaki Paweł był brzydki. To jest... Słuchajcie, na tych zdjęciach z dzieciństwa z lat 80. jesteś zawsze czarno-biały, goluśki, z takim malutkim fifolkiem. Moja żona ogląda zdjęcia, mówi, Paweł, to się nic nie zmieni. To naprawdę dramat, tak? Dramat. Teraz sobie tak trzeba wyjaśnić, jaka jest taka prawdziwa rola ojca. No bo mówię, no mam 3-letnie dziecko, mam żonę w ciąży, także niedługo będzie drugie dziecko i sobie... Dziękuję. Ale trzeba sobie wyjaśnić, jaka jest taka prawdziwa rola ojca, no bo nie to, że zrobisz i już. Nie. Taka prawdziwa rola ojca, to się wydało, jak prowadziłem samochód. Ja prowadzę samochód, za mną siedzi moja żona.
obok niej w foteliku nasz syn i moja żona kupiła mu taki, wiecie, segregator na przedni fotel, on z tyłu na tym fotelu ma takie kieszonki, różne rzeczy trzyma i słyszę, że młody coś tam wyciąga i mówi do mojej żony, mama, to chcę. Ona mu powiedziała, nie Miłek, tego nie jedz, to jest niedobre. To tata zje. I to jest wszystko, co masz robić, żeby być dobrym ojcem, tak? Ale tutaj jest dziecko jakieś? Dwa. Była sytuacja, że dziecko coś wypluło, a ty stwierdziłeś, no kurwa, ma się zmarnować i zjadłeś? Jeszcze nie, czekasz do osiemnastki. Na osiemnastce, jak dziecko się kebabem uleje, będzie. I wtedy będziesz mógł powiedzieć, warzywka zostawię, ale mięsko dojem. Tak. Dobrze, wracając, bo bardzo ogólnie chciałem, tak, no rozmawiam o dzieciach, tak? Rozmawiam o dzieciach, jakim rodzicem nie chcę być, bo to jest, trzeba sobie jedną rzecz wyjaśnić. Mieszkam Krężoły, niedaleko, Krężoły mieszkam, nowe bloki, wszyscy mniej więcej w tym samym wieku, trochę dzieci w tym samym wieku i ja, jak idę na plac zabaw z moim dzieciakiem, to się bawimy, tak? Ja z nim wchodzę tam do piaskownicy, bawimy się, a mamy tam jedną taką koleżankę, sąsiadkę, która, no nie wiem, ja wiem, że teraz jest moda, że się wszczykuje różne kwasy w twarz, żeby nie było zmarszczek, ale jej nikt nie powiedział, że trzeba kurwa skończyć. Naprawdę ona jest kurwa kwadratowa. Ja pierwszy raz w swoim życiu widziałem SpongeBoba na żywo. To jest naprawdę... To tak wygląda. Naprawdę, ona zawsze idzie z tym swoim dzieciakiem, wrzuca go do piaskownicy, siada na ławeczce i gada z koleżankami, gdzie sobie jeszcze będą co wstrzykiwać. Ja jej raz powiedziałem, w narożniki pierdolni, kurwa. Dramat. Naprawdę, dramat. I ona sobie siedzi, kiedy... I była sytuacja, i teraz wam wytłumaczę, jakim rodzicem nie chce być. Ona siedzi, tak, gada z koleżankami, tak po pół godziny się rozłączyła i powiedziała, bo ty chciałeś kupę, a młody jej powiedział, już nie chcę. Naprawdę. I też teraz sobie wyjaśnijmy, bo może ktoś się spodziewa dziecka, może ktoś planuje mieć dziecko w niedalekiej przyszłości. Uważajcie, o czym marzycie, jak się rodzi dziecko. Naprawdę to jest bardzo ważne, bo rodzicom odwala, jak się dziecko rodzi, to wiadomo, to jest najcudowniejsza chwila na świecie, jak tego niemowlaka bierzesz na ręce. I ludzie od razu mają różne marzenia. Oj, żeby, nie wiem, był doktorem, lekarzem, prawnikiem. Słuchajcie, najważniejsze, żeby było zdrowe i trzeba uważać, bo naprawdę marzenia niestety albo stety się spełniają. Mam znajomych, którym jak się dziecko urodziło, tak odwaliło, że on się, wiadomo, że się może w tych małych nóżkach, rączkach zakochać. Oni mieli, o Jezu, jakie cudowne, żeby zawsze był taki mały i teraz mają kurwa karła. Słuchajcie, ja rozumiem, że żarty o karłach nie są poprawne politycznie, tak? Ale tak między nami. Jak oglądamy filmik na YouTubie, nie? I się każe wypierdoli, to mniej boli, co? No, ja wam gwarantuję, że gdybyśmy ten występ zaczynali tym, że wychodzi tutaj Alex, mówi, dobry wieczór państwa, a my z Kubą z tyłu wyjeżdżamy z taką cyrkową metrową armatą. Załadowaną karłem. W kasku, żeby mu się nic nie stało, tak? I ten występ byśmy zaczynali tym, żebyśmy go z tej armaty wystrzeliwali, to ja gwarantuję wam, żebyście się kurwa bili, żeby go odpalić. Kurwa. To czuję, żeby były strzybisy, nie? Tam. No. Dobrze, wracając. Bo kiedyś właśnie z Aleksem byliśmy w trasie takiej dłuższej, trochę sobie popiliśmy i wiadomo, jak to pijani kolesie zaczęliśmy różne głupie pomysły mieć w głowach i zaczęliśmy kombinować, tak myśleć, jak długo żyją karły. No słuchajcie, nie wiedzieliśmy, tak? Po pijoku obstawiliśmy, że tak 40 lat, takie pół normalnego życia, mówimy, do 40 i tyle. Ale oczywiście wygooglowaliśmy, no żyjemy w tych czasach, że można. I kolejna ciekawostka dla was, uwaga, najdłużej żyjący karzeł żył 81 lat. Następnego dnia, jak wyczerpaliśmy, bardzo nas bawił komentarz pod tym artykułem, który sami napisaliśmy, bo brzmiał, a ile żyją te karły, które nie niosły pierścienia do Mordoru? Także, tak. Też byli... Byłem w Szczawnie Zdrój na występie, nie wiem, czy kojarzycie miejscowość, bardzo fajna, zadzwonił szef knajpy, czy przyjadę wystąpić i on dopłaci mi jeszcze 300 za to, że napiszę żart o seniorach, bo może przyjdą.
Ja nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale Szczawno-Zdrój to jest miejscowość sanatoryjna, byli sami kurwa emeryci na sali. Z moimi żartami, no nie było z nimi kontaktu, tak. Oni tak ogólnie zauważyłem, że oni tak siedzieli na tej widowni, tak patrzyli na mnie i mówią sobie, pojebane to karaoke, muzyki nie ma. To jest takie... Tak mniej więcej to wyglądało. Czterech na wózkach było, ale wziąłem kasę, żeby napisać żart o emerytach i napisałem. Teraz uwaga, ja nie jestem jebnięty, po prostu to jest żart. To od razu uprzedzę. Że i tak się nie bawili. Żart jest wyjebany, uwaga, cytuję. Moja babcia mi zawsze mówiła, że wojna jest zła, bo wojna to jest tragedia, to jest dramat. Moja babcia mi opowiadała, bo przeżyła drugą wojnę i opowiadała mi, że najpierw zgwałcili ją Niemcy, potem Rosjanie. A mi dziadek wytłumaczył i powiedział mi, nie Pawełek, babcia nie była zgwałcona, babcia była łatwa. I uwaga, ten żart ma drugą puentę. A dziadek miał ksywę wiertarka, bo miał udar. Trzy stówy, kurwa. Dobrze, ale mam też romantyczną historię o emerytach. To nie jest moja, kiedy ona kiedyś krążyła po internecie, chyba każdy w jakimś łańcuszkiem dostał, że było takie stare, bardzo stare małżeństwo, jak z bajki po prostu. Pan miał 110 lat, pani miała 105 lat, oni zawsze się kochali, zawsze byli razem, co niedzielę za rączkę do kościółka. Pan nigdy pani nie uderzył, pani zawsze o tego pana dbała, no idealnie, jak z książki, jak z bajki. I no, romantyczną historią, słuchajcie, jest to, że no, pewnego dnia, znaczy to nie jest romantyczne, że ta pani zmarła, tak? Ale zmarła ta pani, miała 105 lat z racji wieku, zmarła. I romantyczne jest niby to, że tydzień później zmarł ten pan, bo ludzie mówią, serce pękło, bo tak kochał, że nie mógł żyć bez tej pani. Ludzie mówią, to jest bardzo romantyczne, bo zmarł z tęsknoty. A ja sobie myślę, a może kurwa z głodu. Jest to możliwe, tu widzę, jest tłumacz moich żartów, to... Tak, jest to możliwe. Dobrze. To między nami, to parę rzeczy musimy sobie też wyjaśnić. Sprawdzałem statystyki. Statystycznie każdy z nas ma jebniętego sąsiada. Statystyki nie oszukamy. Każdy z nas ma takiego sąsiada. Jak nie masz, to ty jesteś ten jebnięty. To tak wygląda mniej więcej. I jedna jebnięta zjebała. Powiedziała do faceta, o nas mówią i uciekła. Ale każdy z nas, słuchajcie, mam sąsiada, który nas zaprosił na drugie urodziny swojego syna, bo jego syn z naszym synem się w Piaskownicy rzucają zabawkami, czyli pewnie są przyjaciółmi, więc zaprosili nas na urodziny. I teraz mam pytanie jeszcze raz do ciebie, kolego, tutaj. Tomasz, tak, Tomasz. Tomasz, robisz urodziny i sobie mówisz, zaproszę ich, ich i ich, bo są moimi przyjaciółmi i sobie mówisz i niech przyjdą z rodzicami, będzie zajebiście. Ja tak byłem zaproszony właśnie na drugie i słuchajcie, ja nie znam sąsiadów, tak? To był początek, jak się wprowadziliśmy. To w ogóle urodziny się zaczynały w niedzielę o godzinie 11 przed południem, co już było coś nie halo, tak? Schodzę, wiadomo, po sobocie, lekko jeszcze na kacu w samych gaciach, piętro niżej, mówię, przepraszam, siedzimy na chacie, czy mamy się ubrać, bo gdzieś idziemy. Oni, ubierzcie się ładnie, bo urodziny właściwe zaczynają się w kościele o 12. Nie wiem, czy kojarzycie, czym jest oaza. Słuchajcie, byliśmy na oazowej mszy urodzinowej 4 godziny w kościele. Słuchajcie, 4 godziny w kościele, to po prostu dramat. Ja, słuchajcie, ja nie palę, 3 razy na fajkę wyszedłem. To tam się nic nie działo, słuchajcie, tam się tak nic nie działo, że za trzecim razem na fajce spotkałem księdza, który to prowadził. Chyba tam... Naprawdę dramat, tak? To, ja wiem, że to jest brzydkie, co teraz powiem, ale ja pierwszy raz siedziałem w kościele, patrzyłem na Jezusa na krzyżu i mu zazdrościłem, że nie żyje. Chyba to jest... Naprawdę to... Dramat po prostu, tak? Ale jesteśmy ludźmi, przeżyliśmy, poszliśmy na after party, czajcie, after party do takiego małżeństwa oazowego. Ja nie wiedziałem, że oazowcy nie piją alkoholu, więc koleś wypił 2 lechy free i go jebło. Naprawdę, i się zaczął zwierzać. I powiedział mi, że jest zazdrosny o ginekologa swojej żony. Nie, siedzi ginekolog. Ale nie, słuchajcie, ja nie wiem, jak być zazdrosnym o ginekologa. To było najgłupsza ściema, że... Jest ginekologiem i się pewnie ruchają tam. To. Ja rozumiem, gdyby był zazdrosny o stomatologa, tak?
To rozumiem, bo wiecie, grabki wsadzone, znieczulona, nie zaciśnie, trochę kusi, żeby tam jajka pomoczyć. To, ale o ginekologa? Nie, słuchajcie, okej, jak z kolegami dorastaliśmy, byliśmy w technikum sobie, tak tłumaczyliśmy, jak wiecie, hormony buzowały, sobie gadaliśmy. Jakbyśmy zostali ginekologami, to sobie popatrzymy na cipki. No plan genialny, ale mam teraz 41 lat, no i wiem, że nie tylko ładne młode chodzą do ginekologa. No zostań teraz ginekologiem na NFZ. No. I to też jest przykre, co powiem, ale czasem przyjdzie jakaś taka starsza rozklepiocha i powie, panie, coś mi z tego cieknie, rób coś z tym, kurwa, bo... Proszę pana, tu jest taka nadżerka, że tu są ślady zębów. Przecież tam jest czasem taki burz, że ten ginekolog musi zrobić... Jak w CSI. Dawaj mentol! Ona chyba gnije. Albo nie wiem, zdarzyło się którejś pani tutaj, że weszła do gabinetu po poprzedniej pacjentce, a tam ginekolog jeszcze wącha palce? No chyba zdrowa. Spokojnie, dla pani mam drugą. Chora sprawa. Albo nie wiem, czy on sobie ubzurał, że to jest jakiś ginekolog jajcarz. Że wiecie, on tam siedzi na tym foteliku, tu ma nogi pacjentki, to cel. I ma nagle takie coś, że on, to jest taki jajcarz, że on coś musi odpierdolić i on tam siedzi, ma nagle takie... Przecież chora sprawa, tak? Mam też jedną bardzo grubą sąsiadkę. To bardzo się cieszę, tak patrzyłem na salę, nie ma tak grubych żadnych, więc możemy spokojnie mówić ten żart. Ale mam naprawdę... Słuchajcie, ona mi kiedyś zwróciła uwagę, że nie mogę o niej mówić, że jest gruba, bo ona jest otyła. Otyłość jest chorobą, a z chorych się nie wolno śmiać. I okej, ja rozumiem, ale ona jest gruba w chuj. Ona otyłą zjadła. To tak mniej więcej wygląda. To jest naprawdę... Ja wam wytłumaczę, jak ona wygląda. Jak ja sobie czasem z góry patrzę, ona gdzieś tam idzie, ja jestem na balkonie. Tu jest gruba, tu jest jej główka. Ona z góry jak sutek wygląda, to jest... Ja raz jej zrobiłem takie... A, ona się spojrzała, no i się schowałem chyba. I ona mi powiedziała, że nie mogę się śmiać z niej, że jest gruba, bo jest otyła, a to jest choroba, tak? Ale idąc tym tokiem myślenia, nie moglibyśmy się śmiać z Żuli, bo alkoholizm również jest chorobą. A byłem świadkiem, jak gruba zjebywała Żula, żeby się wziął do roboty. I to było piękne, to było wystarczy nie krać, a Żul się nie pierdolił, wystarczy nie żreć, kurwa. Żule to mają w dupie, naprawdę. Ale jeszcze jedna rzecz, bo ile tu mamy 40-latków? Zróbcie hałas jakiś taki, brawka. Jeden. Nie, ale to co, tak mało? Czy już siły nie macie? Słucham? Zmarli? Zmarli. Dobrze, to słuchajcie. Jeżeli chodzi o... Tak, jeżeli chodzi o tych, co zmarli, to... To trudno. Dobrze, ale nie. Powiem wam tak, no mam 47 lat. Moja żona twierdzi, że jest po 30, ale ja ją znam, to jest moja żona. Ona jest przed 40. To dużo zmienia w życiu. Ale, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodzi o ruchanko o 40-latków, miodzio. Naprawdę, słuchajcie, ciągle jak się z żoną bzykamy, to trwa jakieś 40 minut. Tylko teraz, jak skończyłem te 30 lat, to sobie robimy w połowie pół godziny przerwy. No ja... Kiedy grałem w Chojnicach i powiedziałem ten żart, jakiś koleś mi krzyknął 40 minut chyba z myciem! Fenomen!
Ale naprawdę, jak masz całą partnerkę, stałego partnera, to naprawdę jest super, tak? Po 40 jest super, bo nie musisz już kombinować, nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś, nie musisz podrywać, bo to jest bardzo ważne. Ja naprawdę widziałem, jak w dzisiejszych czasach wygląda podryw kolesia, który podrywa jakąś kobitkę. No to jest straszne. I naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że każda z was, jak była podrywana w ostatnim czasie, każda z was chociaż raz w życiu dostała zdjęcie pindola na telefon. No było tak, tak? Teraz to jest po prostu... Ale też mi koleżanka pokazała, że to nie jest taki, wiesz, podryw na penisa. To nie jest takie, że wysyłasz zdjęcie penisa, tylko musisz zagadać. To było cześć, cześć i dopiero penis to... Tak. Słuchajcie, nawet moja 65-letnia owdowiała matka dostała zdjęcie kutasa na telefon. Tylko to mi się wtedy numery pojebały. Także... Taka sytuacja. Tak. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że naprawdę po 40, jeżeli chodzi o ruchanko, jest super. Niedawno była sytuacja, powiem wam, jedną sytuację, która się zdarzyła. Po 40 to sobie zdajesz sprawę, jak jesteś zajebisty w łóżku. To chyba każdy facet chyba, a to po pijaku zazwyczaj jest, że jak się bzykacie, to sobie mówisz, ole, jestem zajebisty. Słuchajcie, miałem taką sytuację niedawno, ale ja czułem, że naprawdę jak Conan Barbarzyńca, kurwa, z mieczem szedłem. Nie, to ja od razu wiedziałem, że naprawdę, ja... Jeżeli... Nie, chyba te same filmy oglądamy. Najśmieszniejsze jest to, że wy we trójkę przyszliście, tak? Jest dwóch kolesi i laska i najśmieszniejsze będzie, jak z tej trójki ktoś dzisiaj nie porucha i to będzie ta kobita. I będziesz miał... Tak będziecie napierdalał kutasem. Tak. Straszne. Wreszcie możecie się ujawnić. Dobra. Wracając. Chuj, zjebałeś mi puentę, nie? Ale... ale warto było do tego... Boję się afterparty tutaj. Ale dobra, wracając do tego ruchanka, że... naprawdę, raz była sytuacja, że wyszedłem... No, o taki... mówię, o Jezus! Naprawdę, jak się bzykaliśmy, to ja się bałem, że ja nią przebiję ścianę, kurwa, naprawdę. Ale to, wiecie, to jest takie, że bzykasz, że mówisz, Jezu, ja nie wiedziałem, że to potrafię. A tak napierdzielałem, wiecie, taki jak kluczek Energizera. Ona tak się odwróciła, mówi, Paweł, wszystko dobrze? Ja mówię, tak, a czemu pytasz? Nic, myślałem, że masz padaczkę. Jest. I też trzeba sobie powiedzieć na sam koniec jedna rzecz, że jak jesteś po 40, to już w łóżku nie eksperymentujesz. To trzeba sobie... otwarcie powiedzieć, że na eksperymenty był czas wcześniej, tak? Teraz już nie namawiasz żony na anal, po prostu czekasz, aż zaśnie. Tym akcentem chciałem się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo. Było mi bardzo miło do was wystąpić. Dzięki wielkie. Oddaję głos Aleksowi Niebrzegowskiemu. Paweł Ryszyla! Yeah!